żal za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna. Za to, że nie sposób cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe. Za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny. Za to, że jesteś już odnaleziony i nieodnaleziony jeszcze. Że uciekamy od ciebie do ciebie. Za to, że nie czynimy niczego dla ciebie, ale wszystko dzięki tobie. Za to, czego pojąć nie mogę, nie jest nigdy zgubiony. Za to, że milczysz, tylko my, ostatni analfabeci, chlapiemy językiem. By dzięki ofierze ciała i krwi Chrystusa mogła oglądać Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za najbliższą rodzinę Ewy. Byście się wspierali wzajemnie miłością, życzliwością, przychodzili sobie z pomocą i dawali świadectwo o Chrystusie zmartwychwstałym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jej udział radością w raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was błogosławi Bóg wszelkiej to ciebie, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania.